Witajcie, nazywam się Jacek Jarocki, jestem absolwentem międzyobszarowych indywidualnych studiów humanistyczno-społecznych, znanych w skrócie jako MISHUS, a obecnie pracuję w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Chciałbym Wam dziś opowiedzieć o swojej przygodzie z MISHUSem, a także o tym, dla kogo przeznaczone są te studia, dlaczego warto je wybrać, a także jakie korzyści daje studiowanie razem z nami. Jak sama nazwa wskazuje, międzyobszarowe, indywidualne studia humanistyczno-społeczne przeznaczone są dla tych, których interesują kierunki humanistyczne i społeczne. Jeżeli chcesz studiować filologię polską, filologię angielską, filozofię, psychologię, prawo lub tego typu kierunki, zapraszamy do nas. Co oferujemy oprócz standardowych studiów? Otóż studia międzyobszarowe charakteryzują się tym, że oprócz realizowania swojego głównego kierunku, takiego, który właśnie wybierzesz na początku swojej naukowej drogi, będziesz mógł również zapisać się na dowolne zajęcia na naszym uniwersytecie, na te, które Cię będą interesować. Jeżeli na przykład zatem wybierzesz psychologię jako swój główny kierunek, będziesz mógł chodzić na prawo, na filozofię, na filologię polską. Jeżeli wybierzesz natomiast socjologię, będziesz mógł uczestniczyć na zajęciach z filologii angielskiej czy politologii. To właśnie dają indywidualne studia. Dają możliwość takiego dobierania przedmiotów, aby realizowały one Twoje indywidualne pasje, aby dawały Ci okazję do indywidualnego, własnego rozwoju naukowego. Studia międzywydziałowe, czyli MISHUS, umożliwiają standardowe studiowanie, ale dają jednocześnie dużo większe możliwości i swobodę. Dla mnie MISHUS jest drugim kierunkiem, bowiem zaczęłam te studia będąc na trzecim roku anglistyki. Stąd też jestem w stanie porównać studiowanie w obydwu tych trybach. Rozkład zajęć nie jest narzucony z góry ani co do ich rozkładu w czasie semestru, dzięki czemu macie dużą dowolność przy wybieraniu grup ćwiczeniowych, ani nawet do tego, w którym semestrze będziecie zaliczać konkretne zajęcia. Przez to można realizować przedmioty np. z czwartego roku już na drugim roku, bądź na odwrót. W związku z tym, że mogłam pracować zgodnie z własnymi planami, podczas studiów zostałam potrójną stypendystką. W tym uzyskałam stypendium naukowe dla najlepszych studentów oraz stypendia za działalność społeczną i pracę na rzecz uniwersytetu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie sposób organizacji studiów na MISHUS, dzięki któremu efektywnie udało mi się połączyć studia filologiczne, prawnicze, pracę oraz działalność w wielu kołach i organizacjach studenckich. Koło naukowe studentów MISHU działa na polu już od wielu lat. Praktycznie od początku jestem na kolegium. Robimy naprawdę różne rzeczy. Począwszy od działań zapoznawczych, integracyjnych dla studentów pierwszego roku, przez spotkania okolicznościowe przy okazji świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy. Działamy także naukowo. Rokrocznie organizujemy konferencję naukową z cyklu forów interdyscyplinarnych, czyli konferencji naukowych badających jakieś zagadnienie interdyscyplinarne z punktu widzenia różnych dziedzin. Ale koło to nie tylko działania takie integracyjno-naukowe. Koło tworzą przede wszystkim nasi studenci, którzy są wyjątkowi na skalę uniwersytetu. W kole można odnaleźć naprawdę wielu ciekawych, interesujących. Myślę, że to jest największa wartość naszego koła, właśnie ludzie, którzy ją tworzą. Studia te jednocześnie od właściwie pierwszej chwili pozwalają na kontakt z naukowcem. Dlaczego? Otóż dlatego, że każdy student naszego kierunku otrzymuje wsparcie tak zwanego tutora, nauczyciela, który indywidualnie pracuje ze studentem. Dzięki temu od pierwszych chwil na uczelni masz swoistego naukowego przewodnika, pod kierunkiem którego możesz się rozwijać, a także który zleca ci do napisania pracę roczną. Dla mnie jako osoby, która prowadzi takiego studenta, jest to też niezwykła przygoda, a dla studenta myślę jedna z takich najważniejszych zalet, którą charakteryzuje się ten kierunek. Na czym polega nasza współpraca? Przede wszystkim na intensywnej pracy. Przez cały rok spotykamy się ze sobą, rozmawiamy, dyskutujemy. Mam też nadzieję, że inspiruje studentów do ich własnych takich indywidualnych poszukiwań badawczych. Końcowym efektem tej współpracy jest napisanie pracy pisemnej, która finalizuje te wszystkie myśli, rozważania, dociekania, pozwala też sformułować już w taki naukowy sposób wnioski badawcze. To jest jedna z tych zalet właśnie studiów, ponieważ trwają one rok,
taka współpraca na następnym roku. Możemy spotkać się już z inną osobą i również z nią poprowadzić nasze badania naukowe. Taki opiekun w jak najlepszym stopniu, mam nadzieję, prowadzi właśnie pod względem naukowym naszego studenta, ale też zapewnia mu taką pomoc bardziej praktyczną, na przykład pomagając ułożyć plan studiów. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany studiowaniem nie jednego, ale kilku kierunków, jeżeli jesteś osobą poszukującą, odważną, jeżeli myślisz o karierze naukowej, studia międzyobszarowe są właśnie dla Ciebie. Są to studia przede wszystkim indywidualne, jak sama nazwa wskazuje, międzyobszarowe, a więc nie zamykamy Cię w bardzo wąskich ramach jednego kierunku, a dlatego są to studia elitarne dla tych, którzy wiedzą, czego chcą, dla odważnych, poszukujących, aktywnych i chcących się rozwijać. Serdecznie zapraszam na międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne. Jest to okazja nie tylko do rozwoju swoich pasji, również tych naukowych, ale spotkania się z mistrzami, naukowcami, ale także poznania ciekawych osób z różnych kierunków, ponieważ nasz student łączy różne dziedziny, a tym samym podziela pasje różnych kierunków, no i przez to poznaje też innych fascynatów nauki. Serdecznie zapraszam.